Arkadiusz Grzywaczewski, witam w programie Sfera Polityki. Naszym i Państwa gościem jest dzisiaj Danuta Pietraszewska, poseł na Sejm, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Pani poseł, czym Sejm żyje teraz? Jakimi ustawami się zajmujecie? Sejm żyje tym, czym właściwie cała Polska, bo jest bardzo głośno. W Sejmie po prostu jest wybuchowo. Co ustawa, to wybuch, petardy, głośno, szum i oczywiście bardzo liczne kontrowersje na temat ustawy. Tak było z ostatnią procedowaną ustawą IPN-owską, którą pan prezydent już podpisał. No my Ślązacy też mamy do tej ustawy wielkie wątpliwości ze względu na sytuację, która była na Śląsku i w czasie wojny, ale też w okresie powojennym. Wcześniej, w styczniu, mieliśmy kodeks wyborczy, który też wzbudził wiele kontrowersji i wywrócił wszystko do góry nogami. No i do dzisiaj jeszcze pewne sprawy są niejasne, ponieważ nie ma pieniędzy na przeprowadzenie wyborów zgodnie z nowym kodeksem wyborczym. No jeszcze wcześniej mieliśmy ustawę o deputatach, która też na Śląsku wzbudziła liczne kontrowersje, ponieważ były grupy pomijane w tej ustawie, które po dziś dzień domagają się włączenia do tych grup, które te rekompensaty otrzymały. Także w Sejmie jest ciągle głośno. Pani poseł, pracuje Pani w Komisji Mniejszości. Tak. Jeden z tematów, którymi teraz się zajmujecie, to ustanowienie języka Wilamowickiego. Wilamowskiego. Czy to ma jakiś związek też z pracami nad ustawą z językiem śląskim? I w ogóle czy jest szansa, że taki język powstanie? To znaczy, język istnieje, Wilamowicki, już od 800 lat. To teraz toczy się walka o uratowanie tego języka, bo to jest, tak jak powiedziałam, język wielowiekowy i jeżeli państwo nie otoczy opieką tego języka, jeżeli nie będzie wsparcia, to w ciągu kilkunastu lat ten język możemy uważać za język wymarty, tym bardziej, że tym językiem mówi zaledwie ponad 60 osób, 63 osoby w Wilamowicach. No i właściwie to jest też apel uczonych językoznawców całego świata, którzy do mojej komisji ślą apele, opinie i błagania o ratowanie tego języka. Bardzo chcemy go uratować. To jest drugi język z naszego terenu śląskiego, bo Wilamowice leżą pod Bielskiem, prawda, więc w naszym województwie. No i oczywiście drugi nas interesujący. Chcemy, żeby język wilamowicki i język śląski stały się językami regionalnymi, ponieważ ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym powstała w 2005 roku. I można przyjąć, że dotąd to jest niemal pod tym względem martwa ustawa. Ona nie rozszerzyła ani o jeden język, ani o żadną mniejszość. Wszelkie próby wprowadzenia do ustawy albo mniejszości etnicznej, albo języka kończyły się głównie przez PiS, prawda? PiS likwidował i robił wszystko i teraz oby się tak nie stało, że PiS również i język wilamowicki utrąci z tego względu, że nie można tego traktować politycznie, bo jak może grupka osób 60-osobowa, to jest takie społeczność mikroskopijna, w czym może politycznie zagrozić PiS-owi? No to jest zero ryzyka, no ale nastawienie przekonamy się 1 marca. W mojej komisji odbędzie się posiedzenie, na którym będziemy ten język wilamowicki procedować, tą ustawę. A jeżeli chodzi o język śląski, to rząd musi zrozumieć, że my nigdy nie ustaniemy w próbach i przypominaniach, że taki język jest i że my mamy prawo do tego, żeby ten język stał się językiem regionalnym i będziemy, niezależnie od tego, jaka władza będzie,
będziemy zawsze się tego domagać. Wspomniała Pani o zmianie ustawy dotyczącej m.in. ordynacji wyborczej. Tak, jakie tak. są te podstawowe zmiany i co budzi niepokój? No, zmiany są bardzo poważne. No, z tych, o czym interesują się tak mieszkańcy, to z pewnością fakt, że została wprowadzona dwukadencyjność. Ta jedna kadencja będzie trwała 5 lat, dotąd było 4, teraz będzie 5 lat. Rady miasta, rady gmin będą miały uprawnienia uchwałodawcze, czyli nie rady gmin, tylko obywatele będą mieli uprawnienia uchwałodawcze, bo na przykład w małej miejscowości 100 obywateli może się skrzyknąć i złożyć uchwałę. W większych miastach, oczywiście takie jak nasze, to już to musi być grupa 300-osobowa, 500-osobowa, ale dotąd tylko Rada Miasta mogła podjąć uchwałę, a teraz obywatele będą mogli też takie uchwały podejmować. Został wprowadzony budżet obywatelski na stałe. To jest 0,5% budżetu i ten budżet obywatelski nie jest zależny od widzimisię prezydenta, tylko po prostu jest w ustawie i trzeba go będzie wykorzystać. Oczywiście nawet wszystkie komisje będą podwójne, więc jedna komisja będzie uczestniczyła przy oddawaniu głosów, a druga komisja będzie głosy liczyła. Temu to wszystko będzie rejestrowane przez kamerę, tylko najgorsze jest to, że koszty tak naprawdę to poniosą gminy, bo na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków przeprowadzenia głosowania. W związku z tym kamery, opłacenie podwójnych komisji, a to są szkolenia, to są diety, to są ogromne pieniądze. I już komisja wyborcza apelowała do rządu, że braknie około 400 milionów złotych na przeprowadzenie tych wyborów. Jeżeli tego nie dostaną, no to różnie to może być. No i jest powszechna obawa, że te wybory mogą sprawić ogromne trudności, a wyniki mogą być dopiero, będzie można podane nawet po wielu tygodniach. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. W każdym bądź razie dość to jest karkołomne. A jak sama Platforma przygotowuje się do tych wyborów najbliższych, samorządowych? Do wyborów, to jest tak, że do wyborów to się zawsze już przygotowujemy od 3 lat. od pierwszego dnia już po wyborach. Tym bardziej, że mamy sporo wniosków do wyciągnięcia. Można powiedzieć, że Platforma dużo pracy, bo jesteśmy świadomi tego, co zaniechaliśmy, co nam się nie udało, co powinniśmy zdecydowanie poprawić. I pierwszym takim naszym założeniem to było właśnie, żeby dotrzeć do ludzi, nawet w takich małych miejscowościach, i stąd były kluby wyjazdowe Platformy, które właściwie to odwiedziliśmy całą Polskę. W Rudzie Śląskiej też się odbywały takie kluby obywatelskie i trzeba powiedzieć, że mieszkańcy byli dość zainteresowani. Pytania były naprawdę bardzo ciekawe, sensowne, więc bliżej ludzi to raz. Program, który ogólnie, który już mamy i on jest na stronach, można się z nim zapoznać. On jest też ukierunkowany i na środowiska zawodowe, ale i na nację. Na przykład dla seniorów jest wspaniały program, dla seniorów, dla młodych, ale my w mieście mamy, to znaczy to jest trochę inny profil przygotowania się do wyborów i oczywiście bliżej ludzi to jest nasz kierunek taki obowiązkowy, ale też przygotowujemy, bo to już się dzieje, program, który będzie uwzględniał specyfikę nie tylko całego miasta, ale i poszczególnych dzielnic. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej mieszkańców miasta brało udział w tworzeniu tego programu. No właśnie, kiedy poznamy szczegóły?
Znaczy, na razie to się odbywają właśnie konsultacje, gładzenie tego programu i oczywiście nasz program też w pewnej części opiera się na tym, co w mieście za te 8 lat powinno było zaistnieć, a co nie zaistniało, nie ma, albo wręcz zostało to karykaturalnie potraktowane. Bo mamy świadomość i myślę, że wielu mieszkańców naszego miasta ma świadomość, że właściwie prezydent jest, ale go nie ma, bo prezydenta najczęściej w różnych okolicznościach, na spotkaniach formalnych, nieformalnych, panią prezydent zastępuje wiceprezydent Meyer i ludzie niemal tak się już przyzwyczaili, że szukają pana Meyera na sali, a nie panią Dziedzic. Także u nas, nie wiem, może to taka moda, która idzie od góry, że kto inny pociąga za sznurki, a kto inny jest mianowany. W każdym bądź razie u nas w mieście prezydent to jest marionetka, która właściwie tylko istnieje z nazwy, natomiast miasto reprezentuje. Ostatnio byłam na zgromadzeniu metropolitalnym, bardzo ważnym, ponieważ były tam głosowania, które dotyczyły prawie każdego miasta. Podział środków na inwestycje. Podział środków. No, Ruda Śląska, jak na swoją sytuację trudną po zamknięciu dwóch kopalń, otrzymała stosunkowo mało tych środków, dlatego że chyba Chorzów otrzymał 10 milionów, Ruda Śląska niecałe 3 miliony, to jest mało. Musimy mieć świadomość, że po zamknięciu dwóch kopalń w naszym mieście do kasy miasta będzie napływało o wiele mniej pieniędzy z podatków, bo kopalnie były sporymi płatnikami, prawda, i tych pieniędzy miasto z kopalń egzekwowało dużo. Dwie zamknięte kopalnie, to jest ileś tam miejsc pracy nie do odzyskania, ale jeszcze i pieniądze. Jak pani ocenia właśnie tę ostatnią kadencję, jeżeli chodzi o władze miasta, no i Radę Miasta, gdzie Platforma ma swoich przedstawicieli? No tak, Platforma ma swoich przedstawicieli. Widziała też, jeżeli były decyzje, które służyły mieszkańcom miasta, to Platforma oczywiście za tym głosowała. Czasami nawet do tego stopnia, że oskarżano Platformę, że Platforma współpracuje z PiS-em. Nic podobnego nie było. No, PiS głosował, to znaczy zbieżność głosowań wynika z tego, z analizy, czy dane głosowanie służy mieszkańcom miasta. I myśmy tak robili, jeżeli uważaliśmy, że czasami pani prezydent stosowała takie myki, że w zestawie uchwał wprowadzała takie, które nie bardzo nam się podobały, jak na przykład uchwała tam o finansowaniu nauczycielskich tam, czy szkół, czy czego, i tak przemycała w tym jeszcze takie inne uchwały, które niekoniecznie nam się podobały. No to czasami trzeba się było zdecydować i głosować przeciw, mimo że mieliśmy ani raz za, bo mieliśmy świadomość, komu byśmy przy okazji zrobili krzywdę. Ale całe te 8 lat, te bajki o tym, zadłużenie miasta pani prezydent prostowała. Wystarczy się zainteresować, jakie teraz jest zadłużenie miasta, ile nasze miasto ma kredytów, to teraz by włosy dęba stawały. Jeszcze raz przypominam, że Stania nie osiągnął pułapu 60% dozwolonego zadłużenia, bo zadłużenie, które on spowodował, to było 43 albo 6%, więc daleko mu jeszcze do tego było, ale mu etykietkę, łatkę mu przyczepiono, a teraz to zadłużenie, teraz się tak bierze kredyt, jakby go nigdy nie trzeba było zwracać. A poza tym cała polityka tych 8 lat, oczywiście to było, co się nie udało, to był winny poprzednik, no a poza tym pudrowanie. Jedno, co się udało, pani prezydent z pewnością uśpiła mieszkańców. I to właśnie takim pudrowaniem. Mała inwestycyjka,
zrobiło się z tego inwestycję ogromną, prawda? Tu się załatało dziurę, no, w wiadomościach ludzkich, u was też, no, było pokazywane, jak to jest wszystko naprawiane. Ale to nie jest to, co wpływa na rozwój miasta. Rozwój miasta, którego perspektywa jest bardzo mglista, bo nasze miasto, cokolwiek by nie mówić, nasze miasto już nie stoi górnictwem. W naszym mieście już połowy kopalń nie ma, więc trzeba dawno było już pomyśleć, było 8 lat czasu, żeby pomyśleć, w jakim kierunku nasze miasto pójdzie, na jaką nową drogę go trzeba wprowadzić, jakie nowe perspektywy, czy to dalej będzie miasto przemysłowe, czy i jakiś inny profil, no i zabiegać już o to trzeba było z parkami przemysłowymi współpracować. Tak, tego u nas nie było, nie wyznaczono żadnej perspektywicznej drogi, ale mieszkańcy, ja sama wiem, że jestem zadowolona, jak się tam chodnik robi, dziurę robi i to właśnie takie uśpienie, ale mieszkańcy muszą myśleć, że nowe pokolenia, te młode pokolenia oczekują całkiem czegoś innego. U nas bardzo dużo młodych ma pracę poza miastem. Być może jednak woleliby tutaj w mieście, prawda? Ale woleliby w mieście, jeżeli dla ich dzieci byłyby żłobki, przedszkola, no, gdyby były takie warunki, że na tą pracę mogą sobie pozwolić. To jest miasto na dzień dzisiejszy bez perspektywy. Na zakończenie zapytam, bo mówiła Pani o tej zmianie wizerunku i jeden z ostatnich pomysłów to powstanie tego oceanarium tutaj w Rydzie Śląskiej. Jak Pani się do tego odniesie? No to ja to początkowo odebrałam jako żart. To znaczy jako rodowita Ślązaczka z miasta górniczego, dla której wstrząsy, dla której małe trzęsienia ziemi to były znane od maleńkości. Ja się tego nie bałam, ale pamiętam, jak goście przyjeżdżali do nas skądinąd, to jak tylko zatrzęsło, to byli w stanie uciekać od razu, żeby się ratować. No i sobie myślałam, no właśnie, no trzeba być człowiekiem, nie ze Śląska, żeby zaproponować na ziemi zrytej jak ser szwajcarski, gdzie wstrząsy mamy no po kilka na dzień, potężne oceanarium na pogórniczym terenie, bo nasze miasto jest całe pogórniczym terenem i te wstrząsy będą jeszcze kilkadziesiąt lat, one jeszcze będą 100 lat, ale jest to teren pogórniczy i tu się buduje domy, żeby one miały szansę na czwartej kategorii, prawda, trzecia to już tylko w nielicznych tych. No i tu proponuje się mieszkańcom oceanarium, do którego ile razy w roku ten mieszkaniec może pójść, jeszcze przy tej cenie jaka wstępu, prawda? No, no i co potem? A jeszcze miasto miało finansować spółkę. No to uważałam, że to jakiś irracjonalny pomysł, no kogoś, kto nie ma pojęcia, bo nie jest stąd i nie zna uwarunkowań tej ziemi i jej potrzeb, bo czy naprawdę mieszkańcy czekali na oceanarium, to już pomysł stani z tym parkiem wodnym, to można powiedzieć po latach, że on jednak zdał egzamin, bo jednak ludzie tam uczęszczają i zdrowotne ma takie, ale oceanarium to naprawdę, do Wrocławia nie mamy tak daleko. Autostrada piękna, prawda, jest tak, że myślę, że ludzie woleliby przy okazji zwiedzić piękny Wrocław i wycieczkę dzieciom, jak już do oceanarium, ale u nas w Rudzie, a poza tym ci przyjezdni, no trzeba najpierw tą Rudę doprowadzić naprawdę do takiego poziomu, choćby nawet dbać o zabytki przemysłowe, żeby ludzie tu przyjeżdżając powiedzieli, aha, jedziemy do Rudy, bo tam sobie jeszcze szyb Andrzeja zobaczymy tu. No żeby wiedzieli, że to im zajmie cały dzień, prawda? Natomiast fundowanie ludziom oceanarium, kiedy jest tyle prostych, podstawowych potrzeb, no to był to jakiś, żart. Dziękuję bardzo za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Naszym Państwa gościem była Danuta Pietraszewska, poseł na Sejm. Dziękuję bardzo.